Siema, witam ponownie w War Tales. Dzisiaj sobie kontynuujemy naszą rozgrywkę, przygodę. Także jak to wygląda? Mam tutaj 150 monetek. Pytanie, co ja mogę z tym zrobić? Ja tam widziałem, że mogę kupić sobie jakiegoś chłopa, który będzie mi pomagał. Tylko nie pamiętam, gdzie on był. Chyba w gospodzie, tak. No okej. Dobra, tu są questy, czyli nie to. Ten? Okej, potrzebuję wpływu więcej. Aha, właśnie, bo ja wpływy wydałem na misję. No dobrze. A czy ja mogę coś wykraftować? Bo ja kupiłem też te skóry ostatnio. Wyjdź. Gdzieś się kraftowało, kuźnia, tutaj. Damy jemu kowala. Pyk. Potwierdź. Dobra, także mamy kowala. Możemy toporek skraftować albo zbrojkę lepszą. Dobra, powiedzmy, że zbroję lepszą bym chciał. Okej, okay, jest crafting. Czyli itemki 4. Pyk. Aha, bo ja muszę w to uderzać. Po kolei, tak, mi ten. Się podświetlą. Okej, tego nie widziałem. Dobra, także mamy zbrojkę skraftowaną. Jeszcze damy nóż do rzucania. Lewa ręka. Dobra, toporek, let's go. Pyk. 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 I pyk. Okej, mamy coś. No i w sumie tyle. Dobra, czyli tak, wychodzimy teraz. Wychodzimy stąd. Ja bym chciał rozbić obóz. Nie, że chcę zobaczyć, czy ja mogę te itemy komuś założyć. Dodaję plus 10 pancerza. Ja to bym chciał dać jemu. On ma plus 8. 5. On ma plus 5, dobra, damy jemu. Pyk. I teraz tak. Obrażenia krytyczne, siła minus 2. A jakbym dał jemu? O. On ten toporek prawdopodobnie. Dzięki. Tylko ja nie wiem, czy ja mu mogę go założyć. O, wychodzi na to, że chyba nie. Dobra. A łucznikowi mogę toporek do rzucania założyć? Nie mogę. Dobra, to nieważne. Jak wygląda nasza mapa? Mapka świata. Okej, tu mamy misję zabicie kapitana. Dobra, pójdziemy sobie tutaj, lewo dół. Po tą misję. Zobaczymy, co tam jest. Żona mężczyzny skazanego na szubienicę rozpaczliwie szuka pomocy. Pójdziemy jej pomóc. No i jesteśmy na miejscu. I tu mamy bogatą farmę. Musimy z nią porozmawiać, okej. Jesteście najemnikami, oczywiście, że tak. Musicie ostrzec przyjaciół mojego męża, muszą przyjść mu na pomoc. Okej. Okay. No dobra, przyjmujemy. Od jakiegoś jeziora? O, bo tej misji nie mam zaznaczonej, tak? Tylko problem jest taki, że ja nie odkryłem żadnego jeziora jeszcze, także... Próbujemy to zrobić tutaj. Pójdę tam. Jeszcze porozmawiam z nimi. Jestem ciekawy, co oni mają ciekawego. Bandytami. Dobra, nie. Nic wam nie chcę dawać. Czy zobaczę, czy kupiec będzie miał coś fajnego. Pyk. Witam. Oni mają same takie rzeczy do craftingu. Haczyk na ryby, to nie. A oni? Będą mieli to samo? Nie, oni mają coś innego. Jakiś winiak. Oni mają ogólnie żywność, która by mi się przydała. I to by było najlepsze imo. Dobra, kupimy troszkę. Mamy żywności aktualnie na 5 dni. Idziemy tego questa zrobić. O, tu jeszcze mamy coś do zbadania.
Jakiegoś trupa? A, i mamy tkaninę, okej. Ojo, kolejny. O, pieniążki. Płacę w wysokości 75. A ja mam, także git. Mamy łowisko. I tu jeszcze coś mi się podświetla. Kopalnia, dobra, do kopalni na razie nie idę. Idę do tamtego questa. Mapa świata, no jeszcze kawałeczek. No, ale tylko chłopy muszą sobie odpocząć, także damy im odpoczynek. Dodaj do posiłku. Dobra. Niewypłacone należnych pieniędzy. A, to zapłacimy im, pyk. I odpoczniemy sobie. Dobra, czyli im też trzeba płacić. Trzeba ogarniać sobie pieniążki też. No dobrze. Tutaj mamy jakichś chłopów i ja chyba muszę z nimi walczyć. Czterech ich jest, kurde, no to może nie być tak łatwo. Ale zobaczymy, może się uda. Okej. O, ale oni mało HP mają, dobra. Czyli na początek tego sobie pykniemy chłopa. I tutaj podbiegniemy nim też. Pyk. Ten może być z tym łucznikiem, bo nie wiem, czy on będzie miał jak podejść. Ale zobaczymy. Ale dostał hita, aż go odsunęło. O, kolejny łucznik. No nie wiem, oni jakoś nie trafiają w swoich, a ja trafiałem ostatnio. Dobra, podejdę tutaj. Mogę w tego strzelić. Pyk, 8. O, tym, o, podejdę tym chłopem też. Dobra, git. I tutaj mamy takiego jakiegoś kopniaka, to jest nowy skill. Pyk, za 7. No dobra, ten chłop już prawie umarł. No nie biją jakieś super dużo po 4. Ten zadał 5. No ja myślałem, że to będzie trudniejsza walka, jak ma być 4. Dobra, tego sobie zabijemy. Pyk. Jeden mniej. Drugi mniej. Okej. Za piątkę i... A, drugi jeszcze nie bije, okej. Idziemy do tego hopa. I łucznik nasz, ale łucznik musi podejść. Pyk. Zadyszkę, kryt wszedł. Ładnie. Za jeden przywalił. No to tak... Nie bardzo bym powiedział. Dobra, pyk, za szóstkę. Znowu. I teraz oni atakują. Tak? Nie, teraz ja. Za trzy, ale bieda. No i dobra, ten go wykończ teraz. Pyk. Zadyszkę. Ty, dobry jest, mocny jest ten łucznik. Szczerze. Dobra, podejdziemy nim. Musimy tak przywalić, żeby swojego nie ciachnąć. 11. No i tyle. Udało się. Fajnie. Położenie kryjówki. O kurde. Bierzemy oczywiście. Pieniążki, wytrych. Nie wiem, czy te ciała mi będą potrzebne do czegoś, ale... Może się przydadzą. I tutaj mamy punkcik do rozdania. 7 punktów obrażeń wszystkim jednostkom zasięgu. Nakłada osłabienie. Dobra, to będzie git. Idziemy pod debuffy tak trochę. No i okej, to mamy zrobione. A, jestem przyciążony prawdopodobnie. Przez te ciała. Dobra, nie chcę ich ciał, tak. Nie potrzebuję. I co, zrobiłem tą misję? Jeszcze nie. Okej. Pytanie, czy bez odpoczynku w kolejnej walce też będę miał full HP. Zobaczymy. Dobra, tu mamy jakąś drugą grupkę. A jest tylko trzech, to powinno pójść łatwiej.
Tak, mają full HP, dobra. Czyli git. A nie, ich jest czterech też. No nieważne, ale i tak powinno być całkiem łatwo. Pyk. No bo oni mało HP mają, nie? Moje mają dużo więcej, także. Bez problemu. Dobra, pyk. 7. No kurde, przywalił za 7 jeszcze truciznę dał. Ten też za 7. To jest jakiś trap. Trzeba uważać. No dobra, raczej jednego najpierw wykończymy. I co jest, nie mogę? Czemu ja go nie mogę zaatakować? No nie rozumiem. No dobra, nieważne. O kurde, zadyszkę przywalił i truciznę jeszcze. Ty, to miała być łatwa walka. A wychodzi na to, że wcale aż taka łatwa nie będzie. Pyk. I teraz oni. Problem jest taki, że przywalę też swojemu. Tego musimy zrobić to tak. Pyk. Ta trucizna dużo bije, on mi zaraz umrze. 8 dostał. No dobra. Tutaj tym łucznikiem trzeba się zająć. No nie będzie to raczej łatwa bitwa. Trójka. Nie, ten łucznik to mało bije. Ale reszta bije dużo i nakłada truciznę. Dobra, podejdźmy troszkę. Pyk. Dobra, ten łucznik jeszcze jednego hita potrzebuje i on umrze. No tak, tym nic nie mogę robić. No nic im nie mogę zrobić. Okej. Okay. Umarł. Od trucizny. Czemu nie mogę się nim obracać? Nie wiem. O, wydaje mi się, że musimy przegrać tą bitkę. No, a to się zapowiada niestety. Drugi mi umarł. Dobra, tego możliwe, że zaraz wykończę. Tamtego łucznika też. A łucznik chyba już padł. No dobrze, to dobijemy tego. Pyk. Dobra, ten mi też padnie. Został mi sam łucznik. Dobił go. Nie wiem, czy łucznik sobie poradzi, tak szczerze. Tego dobiję. A, ja chciałem nim uciekać, ale źle mi się kliknęło. Zadychę. Ale oddał. Dobra, to nie był dobry pomysł. No niestety. I pyk. Przegrałem. Wszyscy moi towarzysze polegli w boju. No dobrze. To podejście numer 2. Dobra, jesteśmy z powrotem w wiosce. A i tutaj muszę. Dobra, to ja idę ogarnę szybko tego questa. Pójdziemy się tam z nimi bić jeszcze raz. Dobra, jeszcze wracając po drodze, poszedłem sobie tutaj do owczarni i wziąłem nowego questa. I musimy iść teraz tutaj.
do łowiska starego Wilburta. Chciałem z nim pogadać. Żeby oddaliał w czarnie. Oddawaj, gościu. No i co? Mam go przekonać. W jakiś sposób. Zagroź? Nagrozimy mu? Od 60 do 100. Co do tego? Dobra, zagrozimy mu. O kurde. Dobra, ale zrobiliśmy to. Zgodził się. Dobra, koks. Ten medalion. Tylko jesteśmy poszukiwani teraz, więc... Lipa trochę. Damy komuś ten medalion chyba. Co on daje? Siła woli plus 1. Damy łucznikowi, co? Pyk. Dobra. To co, idziemy z powrotem tego questa zrobić jeszcze raz. Może tym razem się uda. A oni się z kimś biją chyba. Dobra, idziemy pomóc. Czemu nie mogę? No? Dobra, mamy to. Dobra, pomożemy wam. Dobra, podejście numer 2. Tym razem musi się udać. Może podbiegamy sobie tutaj. Pyk. Nie zaatakuje mi dwóch? Kurde, za daleko trochę. A, nikogo nie trafiłem. Nie tak to miało wyglądać. O Jezu. Dobra, pyk. Teraz tak, tym biegniemy też do tego. Plan jest taki, żeby rozwalić jednego chłopa najpierw. Jak będzie ich mniej, to będzie łatwiej. Ten co tak blisko podbiegł tym łucznikiem. Dobra, to jest mój sojusznik. Niewiele mu uderzył, no ale zawsze coś. Więc sobie podbiegniemy do tego, żeby tego chłopa wykończyć. Pyk. A, to nie jest mój łucznik, okej. Za siódemkę mu przywalił. Dobra, no z nimi pójdzie łatwo raczej. Pyk. Strzelimy sobie w tego. Żeby tam przypadkiem swojego nie trafić. Łucznik na mele podchodzi. Za piątkę plus trucizna. No dobra, miejmy nadzieję, że tym razem nikt nie umrze. Pyk. Dobra, ten zaraz będzie leżał. Wali mu? Nie. No dobra, YOLO. Mój dostanie, ale za to jednego wykończę. Dzięki. Tylko nim odbiegniemy sobie teraz. Żeby on więcej nie przyjmował. Pyk. Dobra, ten strzeli w tego. Teraz tam im jeden padnie. O, ten też padł. Mobilizacja. Nie wiem, co to daje. Ale fajnie. Dobra, wykończymy tego chłopa. Pyk. O, ale fajna animacja. Czasu morale i pierzchają. Nie no, nie ma ucieczki, halo. Walczymy do końca, co to ma być? Pyk. Na dziewiątkę dostał. Wow, 12 mu przybalił. O kurde, dobra. Kończymy. Pyk. Mamy to. Jakie nagrody? Ułożenie kryjówki, tkanina i koronki. Naprawiamy, uleczymy. Ten view level. Także dajemy mu to. I damy mu
Siłę woli chyba, trafienie krytyczne. Pyk. Dobra. 20 wpływów dostaliśmy, także fajnie. I tu są chyba ci, z którymi przegrałem, więc ja bym raczej z nimi nie chciał się bić. Bo co my tu mamy? A, prawdopodobnie ich musimy chyba zabić. Ja bym poczekał, aż oni zaczną się z kimś bić. Dobra, mamy to, biją się. Biją się? Tak. Dobra, idziemy im pomóc. Będzie łatwiej. Także pyk. Oczywiście, że wam pomożemy. Dlaczego by nie? Także lecimy. Tym razem się uda. No i dobra. Pyk. O, za ósemkę aż. Fajnie. Łucznik za siódemkę. No, nie fajnie. Dobra, pomożemy mu tego łucznika rozwalić. Pyk. O, teraz nasz łucznik. Idziemy sobie tutaj. Strzelamy w tego, żeby go dokończyć. Okej, trucizna. Nie podoba mi się ta trucizna. Oni za każdym razem ją nakładają. Dobra, kończymy tego chłopa. Pyk. I ten swojemu też. Nie dość, że swojego zaatakował, to jeszcze swojemu truciznę dał. 11. Ty, ten łucznik jest dobry. Pyk za 6. Dobra, w sumie on tu może stać nawet. Nic się nie dzieje. Ma duże HP jeszcze. Ale ten mi zaraz umrze. Dobra, zróbmy to. Pyk. O, jeszcze tego mogę dobić. Mogę, tak. Dobra, i dwóch naraz. Pyk, double kill. Że fajnie, teraz im uciekniemy, żeby przypadkiem nie umarł. No i tak zostaje 4. Także musimy to zakończyć. Dobra, git. Mamy to. Dobra, udało się. Czyli bierzemy złoto, to i armorek, 12 pancerza. Nie mogę naprawić, ani nie mogę się uleczyć. No cóż. Dobra, mamy misję ukończoną, także... Fajnie. Bo ja też na nich muszę uważać, nie? Bo jestem poszukiwany niestety. No i dobra, damy im odpoczynek. Dobra, czy ja mogę komuś zmienić ekwipunek? Co on ma? Tak, ja mu mogę zmienić ekwipunek, dobra. I ten ma też rozwalony pancerz. Dobra, damy mu ten na razie. Bo nie mam innego, nie mogę go naprawić. No i dobra, mamy jedną misję gotową. Więc możemy teoretycznie wrócić do miasta, ale jeszcze pójdziemy tutaj. Bo przywódca uchodźców na nas czeka. Także pójdziemy sobie najpierw tam. No i dobra, dotarłem. Także zobaczymy, co on od nas chce. Który to jest? Ten. Najemnicy, w samą porę. Witajcie w schronieniu. Zbyt niebezpieczne dla skromnych farmerów. Potrzebują najemników. Dobra, zgodzimy się. Drewno dostaniemy. Dobra, muszę iść tam się dowiedzieć, co się stało z drwalami. Nie mam żarcia, gościu. A ten? O, sprzedaje fajne rzeczy. Dobra, to sobie kupię. Czy ja mogę sprzedawać coś? Tak, mogę. Pytanie, co ja chcę sprzedać? To sprzedam. O. Dobra, na razie tyle. Także uleczymy się zaraz w obozowisku.
Mogę się uleczyć? Nie, pytanie jak ja mam ich leczyć teraz. Nie mam pojęcia. Mogę tej flaszki użyć? Nie mogę. Nie wiem jak ja mam ich uleczyć. No dobra, nieważne. Idziemy do tego kościka. No i tu mam mały problem, bo nie mogę wyjść. Bo mnie zaraz kurde straż podhacza. Nie podoba mi się to. No oni tutaj podejdą? Ty, pomocy. Idźcie sobie. Czy ja coś z nimi mogę zrobić? O, tutaj mamy jeszcze jakiś chłopów. Do walki. Dobra, to z nimi możemy zawalczyć. No i słabi powinni być. Pyk. Od 5 do 7. 6. Dobra, to lepiej tym przywalić. Ale to też może być ciężka walka. Dobra. Wybiegniemy sobie tym chłopem. Ale on mało bije. Dobra. Ten z jakąś łopatą biegnie. Celowanie. A, czy ja mogę tego uniknąć chyba? Kurde, ale oni mocni są. Oj, ta walka będzie ciężka. Będzie giga ciężka. Dobra, tego. Pyk. To mi się wydaje nawet, że się nie uda. Czemu oni mają po dwa ataki? Ja nie rozumiem tego. No i w tego trafiłem. Problem jest taki, że ja biję dwóch albo trzech naraz i... To nie jest do końca dobre. Pyk. Dobra, no ten umiera. O, ten go dobije. Nie tak to miało wyglądać. Tylko ja jestem ciekawy, czemu oni mają aż tyle kurde tych ataków. Oni mogą atakować po kilka razy. Ale tylko raz i koniec. Dobra, ten to celuje co rundę. Tego uda mi się. Uda mi się? Oni na przykład nie rozumiem, czemu tego nie mogę zaatakować, nie? Bo bym go dobił, a tak to lipa. Za 13. Osiem. O, i tyle. Nie trafię, prawda? O, trafiłem. Dobra, jednego mamy z głowy. Teraz musimy tego rozwalić. Pyk. O Jezu. Ja muszę nim uciec. On będzie lipa. Dobra, kończymy tego. Został ostatni chłop. I on teoretycznie powinien być najłatwiejszy. Do rozwalenia. No, łucznika poszedł. No dobra, łucznikiem się odsuniemy i pyk. Pyk. No i dobra, raczej tyle. Udało się wygrać. Naprawdę nie było to łatwe, ale mamy to. Pyk. No, ale nie bardzo się opłacało. Mam za mało lekarstwa, żeby ich uleczyć. Niestety. Dobra. Nie wiem, co zrobić z nimi, kurde, bo oni mnie cały czas gonią, a ja z nimi na pewno nie wygram.
Plaga szczurów. Dobra, może oni sobie po prostu muszą tam gdzieś uciec. Dobra, musimy im zapłacić. Damy im jeszcze, żeby sobie odpoczęli. No i co? To było na tyle. Widzimy się kolejnym razem.